Cześć wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Fly, a to jest Battlefield 3 na serwerze pureclan.pl i tryb hardcore, który nie należy do moich ulubionych trybów, ale jakoś to mam nadzieję będzie. Mam ochotę sobie pograć wsparciem z M249 Rexem oraz minami Claymore, zatem zobaczymy jak to nam wszystko wypadnie. Ten cel ma być na! Jak to będzie? Zaraz biegniemy sobie na B jednak. O lol. No dobra. Może jednak zostaniemy tutaj. A teraz biegniemy sobie na B. 500 tiketów, więc sądzę, że to będzie co najmniej półgodzinny odcinek podzielony na dwie. Oczywiście dwie części po 15 minut. Chciałbym was poprosić, że jeżeli będziecie chcieli... Że jeżeli będziecie chcieli coś zobaczyć na moim kanale... W sensie jakąś konkretną mapę, jakiś konkretny tryb, to nie bójcie się... Oszustwo. To nie bójcie się mnie o to poprosić. Ponieważ ja tak naprawdę trochę już nie wiem, co mam nagrywać. Zastanawiam się, co chcielibyście zobaczyć. To moje największe zmartwienie. Bo widzieliście już naprawdę wiele na moim kanale, bo to jest ponad 40 gameplayów z Battlefielda 3. Oczywiście wliczając w to jeszcze na przykład poradniki klasowe, ale mimo wszystko... tutaj jesteśmy. Czyli przeszliśmy do defensywy. Z tej strony będą nas zabiegać, skoro on tam wszedł. Wow. Panie dzieju. Nie wiem, czy nie zmienić sobie klasy na szturmowca, żeby jednak te karabiny były bardziej celne. Broń przeze mnie używana. Chociaż M249 jest naprawdę dosyć celny. No i brawo dla tych panów, już nam przejmują. Już chcą nas zdominować. Okej. To na szczęście był tylko jeden zawodnik. Więc możemy pędzić dalej. Chyba to przegramy, tak mi się wydaje. Ale nie oddamy zwycięstwa przeciwnikom bez walki. No nie fajnie. Tak, dzięki za ammo. Bardzo mi to pomoże, sądzę. No i tak. Dobra, zajmijmy bezpieczną pozycję na górze i nie przepuśćmy nikogo przez te drzwi. No, tak. Ktoś się tutaj już dostał. Rafilez. Ciekawy jak weszli. Bo raczej nie od boku. Ktoś po prostu musiał ich tutaj przepuścić. Najpewniej ten pan, który został zabity, prawda? Oj. Nieładnie. Tak, na serwerze Pure Clan gra Clan Pure. Jakby to wynikało z tytułu serwera.
tej chwili klan Pure jest podzielony, więc bardzo dobrze robią. Tak się chyba jednak składa, że te lepsze osoby są w przeciwnej drużynie, albo po prostu mają bardzo dobrych randomów, jak to się mówi. No nie wiem, czy ten budynek jest bezpieczny. Trochę się boję tutaj wbiegać mimo wszystko, ale spróbujemy. Nie, jest bezpieczny, ponieważ tam się kręci jeden żołnierz przy wejściu. Chętnie bym tutaj rozwalił. Okej. O Jezus Maria. Bardzo mi przykro. No tak, i ukarał mnie. No, może miał rację akurat z tym granatem. Bardzo niefortunnie go rzuciłem tutaj. Nie wiem, czy to mi się wliczy do ogólnych zabić. Chyba nie. Tam się ciągle toczy walka. Wydaje mi się, że po prostu przeszliśmy do pozycji defensywnej i już z niej nie wyjdziemy. Biorąc pod uwagę, jak tutaj łatwo zabić atakujących. Jeżeli wstaniesz albo przejdziesz mi. Cholera. Dobra, ale ktoś mnie, mam nadzieję, zaraz podniesie. Dzięki. Twoja pomoc jest nieoceniona. No, zrobiłem głupotę, bo oczywiście ktoś mnie mógł postrzelić i mnie zabić. Taka by się przydała, jakbym cyk-cyk. A ktoś mnie zdjął z boku, ponieważ chyba jeden pan wparował właśnie z boku. Nic nie jest tutaj zabezpieczone należycie. Przedzierają się na punkt. To jeden, to drugi. Dlaczego nie trafiam? Dlaczego nie trafiałem tamtego pana, który tam był? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie zabiję nikogo. Ale wiem, gdzie się kryje. On się kryje w tym budynku po prawej stronie. W tym pomieszczeniu po prawej stronie. No dobra, wchodzimy. Tutaj. Właśnie tutaj się kryje. Byłem w gorszej pozycji, on był osłonięty, mogłem mu trafić wyłącznie w głowę, co się nie stało. No po prostu ze wszystkich stron nas tutaj atakują. Nie będziemy zupełnie mogli przełamać tego impasu. No, sytuacja jest bez wyjścia, po prostu to przegramy i tak. Dzięki. A z tym ZM249 totalnie nic nie... Sorry. Totalnie nic nie jestem w stanie zrobić, jeżeli chodzi o precyzyjne celowanie. Poprułem trochę na ślepo. Zabiłem tylko jednego. Fuck! Przeładowanie.